Nie ma sensu ukrywać, że gwiazdy TVN uniemają ostatnio najspokojniejszej pracy. Wielka czystka pracowników, która rozpoczęła się od ogłoszenia dużych zmian w Dzień Dobry TVN, wcale nie skończyła się na tym jednym programie. Jednym z niewielu miejsc, gdzie prezenterzy mogli czuć się względnie bezpiecznie, okazały się natomiast fakty. Co nie znaczy, że obyło się bez jakichkolwiek nerwów. Popularny program informacyjny ma wiele dziennikarskich gwiazd które są powszechnie rozpoznawalne przez Polaków. Do tego grona należą też Piotr Kraśko i Anita Werner. 52-letni gwiazdor stracił co prawda swoją pozycję po kilku skandalach, ale ostatecznie po czasowym wygnaniu wrócił do faktów. Niektórzy widzowie obawiali się czy podobny los nie spotkałaby Werner? Bo ta nagle przestała pojawiać się w codziennych wydaniach programu. Nikt nie znał jednak żadnego powodu, czemu miałoby dojść do jakiegokolwiek odsunięcia lubianej prezenterki. Dopiero po czasie wyszedł na jaw prawdziwy powód jej nieobecności. Okazało się, że Anita Werner i jej ukochany, dziennikarz sportowy Michał Kołodziejczyk, udali się w podróż marzeń do USA. Gwiazda TVN u Ochoczo dzieliła się ze swoimi obserwującymi na Instagramie kolejnymi etapami podróży, które objęły m.in. Las Vegas i Park Narodowy w Kalifornii. Urlop pokazał się więc wyjątkowo udany, ale nadszedł moment na powrót do szarej codzienności. W trakcie środowego wydania Faktów Piotr Kraśko podał wszystkim oglądającym radosną nowinę. Powrót wyczekiwanej dziennikarki nadszedł szybciej niż wielu z nich się spodziewało. Jutro o dziewiętnaście przy tym stole usiądzie Anita Werner. Dziękuję, że są państwo z nami, podkreślił z uśmiechem Kraśko. Też się cieszycie. Zobacz też, radosne wieści z domu Werner i ukochanego. Spływają gratulacje duża wpadka Piotra Kraśki. Poszło o idę świątek Kraśko upadł na wizji. Tłumaczę okoliczności wypadku.